Ale dzwoniłem do dzielnicowej, tylko nie mogłem się dodzwonić. Chciałem się dowiedzieć, czy tam wszystko jest w porządku, czy to, co Krzysztof powiedział wczoraj. A dzisiaj też dzwoniłem do niego, do Gieremka, a dłużej dzisiaj porozmawiałem. Już dzisiaj normalnie rozmawia. I powiedział, żebym przyjeżdżał. A kiedy przyjedziesz, całe te po prostu, a zaczęliśmy normalnie, zaczął rozmawiać, nie krzyczeć i po prostu nie wyzywać. A ja powiedziałem mu, że po prostu, że ja pojechałem, żeby od tego wszystkiego odpocząć, od jego krzyków i innych rzeczy, ponieważ po prostu to organizm nie jest taki mocny, żeby to wszystko przetrwać, jak to się mówi. Może zrozumiał, że po prostu tyle czasu mieszkałem, zaprzyjaźniliśmy się, a ogółem, że po prostu nie potrafiliśmy się dogadywać, ale ogółem na pewno nie jedni ludzie, którzy go znają, po prostu rozmawiali w jakiś sposób, że po prostu nie jedna osoba by była ogółem zła na to, co się ogółem tam działo. Jest wszystko normalnie, tylko po prostu pewne rzeczy Krzysztof wymyśla, nie wiadomo co, a ja wiem, że są różne problemy, wychodzą.